Rozdział szósty. Szamani mówią. W dziejach ludzkości było wielu szamanów, a każdy z nich postrzegał świat na swój szczególny sposób. Niektórych znamy jedynie z mitów, legend i pieśni, ale inni, jak Eduardo Calderón i Maria Sabina, pozostawili ślad w historii kultury jako jednostki. Ich przykład został zarejestrowany, aby inspirować innych. Ten rozdział ukazuje kolejne sylwetki wybitnych szamanów, którzy w wyjątkowy sposób wzbogacili wizjonerską perspektywę. Każdy na swój własny sposób doświadczył spotkania z duchem, budzącego uczucia odnowy, ponownego ożywienia wewnętrznego i zewnętrznego świata. Czarny Łoś. Czarny Łoś był świętym Wikashawakom z plemienia Siuxów Oglala. Jego działalność związana była z ruchem mesjanistycznym, który zakończył się wraz z masakrą w Wounded Knee w 1890 roku. Urodził się w 1863 roku nad rzeką Little Powder. Był kuzynem szalonego konia, sławnego wodza, który przewodził Siuxom podczas wojen indiańskich. Kiedy jego biograf John Neihardt spotkał go w sierpniu 1930 roku, Czarny Łoś był niemal ślepy, ale chętnie opowiedział o swoich niezwykłych wizjach i doświadczeniach, które przekształciły jego życie. Neihardt był białym człowiekiem, ale na szczęście został serdecznie przyjęty jako adoptowany członek społeczności Siuxów Oglala i zaakceptowany jako pośrednik, który miał pomóc Czarnemu Łosiowi upowszechnić jego wizję. Tłumaczem był Ben, syn Czarnego Łosia. Neihardt zdołał zebrać różne fakty i wspomnienia w spójny chronologiczny bieg wydarzeń. W ten sposób stopniowo kształtowała się praca obecnie znana jako Black Elk Speaks, która po raz pierwszy ukazała się w 1932 roku i została przełożona na kilka języków. Czarny Łoś zmarł w sierpniu 1950 roku. Powołanie do roli szamana pojawiło się w życiu Czarnego Łosia bardzo wcześnie. W wieku 5 lat miał spontaniczne szamańskie doświadczenie i wtedy powiedział sobie: to nie był sen, to się działo. Kiedy spojrzał w niebo, dwie ludzkie postacie zdawały się zstępować z chmur. Śpiewali świętą pieśń i rozległ się dźwięk gromu przypominający bębnienie. Pieśń i bębnienie brzmiały tak: słuchaj, święty głos cię wzywa, przez całe niebo święty głos woła. Czarny Łoś powiedział Neihardowi: siedziałem, wpatrując się w nich, a oni przybywali z miejsca, gdzie żyje olbrzym. Ale kiedy byli już bardzo blisko mnie, niespodziewanie skierowali się tam, gdzie słońce zachodzi, i nagle byli gęsiami. Potem zniknęli i nadszedł deszcz z wielkim wiatrem i hukiem. Nikomu nie powiedziałem o tej wizji. Lubiłem myśleć o niej, ale bałem się powiedzieć o tym. Potem, gdy miał 9 lat, pojawiły się kolejne objawienia. Rodzina Czarnego Łosia obozowała w pobliżu strumienia wpadającego do rzeki Little Bighorn. Czarny Łoś odpoczywał w swoim wigwamie, gdy niespodziewanie bardzo wyraźnie usłyszał głos: nadszedł czas! Oni teraz cię wzywają! Wyszedł ze swojego wigwamu. Było to jak przebudzenie ze snu. I rozejrzał się wokół, ale nie było nikogo, ani nie dochodził żaden głos. Zauważył jednak, że bolą go nogi. Następnego ranka, gdy razem z innymi chłopcami jechał konno, zatrzymał się nad strumieniem i gdy zsiadł z konia, nie potrafił utrzymać się na nogach. Przyjaciele pomogli mu wspiąć się z powrotem na konia, ale poczuł się bardzo chory i mocno spuchł. Kolejnego dnia, gdy leżał w wigwamie, przez otwór ponownie zobaczył dwóch mężczyzn zstępujących z chmur. Były to te same postacie, które widział 4 lata wcześniej. Każdy z nich niósł długą włócznię. Z ich ostrzy błyskały postrzępione błyskawice. Tym razem zeszli na ziemię, stanęli niedaleko, spojrzeli na mnie i powiedzieli: szybko, chodź, wzywają cię twoi dziadkowie. Czarny Łoś najwyraźniej doświadczył jakiegoś rodzaju rozdwojenia, gdyż kiedy teraz wstał, nogi go nie bolały i czuł się bardzo lekki. W
wtedy rozpoczął klasyczną szamańską podróż. Wyszedłem z wigwamu i stamtąd, dokąd dochodzili mężczyźni z płomienistymi włóczniami, bardzo szybko nalatywał mały obłok. Przybliżył się do mnie, zatrzymał, zabrał mnie i, lecąc szybko w powietrzu, wrócił tam, skąd przybył. Gdy spojrzałem w dół, zobaczyłem w oddali matkę i ojca. Poczułem żal, że ich opuszczam. Potem nie było nic. Tylko powietrze i pęd małego obłoku, niosącego mnie i tych dwóch mężczyzn. Obłok wciąż wznosił się tam, gdzie białe chmury nagromadziły się, jak góry rozległej błękitnej równiny. A w nich żyły istoty pioruny, skaczące i błyszczące. I nagle nie było nic, tylko świat obłoku. My trzej byliśmy tam, sami w środku wielkiej białej równiny ze śnieżnymi wzgórzami i górami, które patrzyły na nas i było bardzo cicho, ale słychać było szepty. Potem Czarny Łoś miał dramatyczną i bardzo piękną wizję 12 majestatycznych koni, które pojawiły się na zachodzie z błyskawicami w grzywach i gromami huczącymi w nozdrzach. Następnie pojawiły się 3 kolejne wizje podobnych grup koni, każda po kolei w innym kolorze i przybywające z innego kierunku, a niebo wydawało się huczeć od tupotu ich kopyt. Kiedy przecwałowały przez całe niebo, przemieniły się w zwierzęta każdego rodzaju. Pierzchły w 4 kierunki świata i zniknęły. Teraz Czarny Łoś ujrzał, jak między chmurami wznosi się formacja, która stała się wigwamem, oraz tęcza, która stała się jego otwartymi drzwiami. Przez drzwi zobaczył 6 starców siedzących rzędem. 2 mężczyźni z włóczniami stali teraz obok mnie, każdy przy jednym boku. Konie, ustawione czwórkami, zajęły miejsca i patrzyły do środka. Najstarszy dziadek przemówił miłym głosem. Wejdź i nie lękaj się. Kiedy mówił, wszystkie konie z 4 kierunków zarżały, żeby dodać mi otuchy. Zatem wszedłem i stanąłem przed tymi 6, którzy wyglądali starzej niż człowiek w ogóle może wyglądać. Byli starzy jak góry, jak gwiazdy. Najstarszy przemówił ponownie. Twoi dziadkowie na całym świecie odbywają naradę i wezwali cię tutaj, żeby udzielić ci nauki. Ogarnięty przerażeniem, Czarny Łoś zrozumiał, że ci dziadkowie nie byli zwykłymi przodkami. Byli w istocie mocami świata. Teraz kolejno dali mu drewniany puchar wypełniony wodą, reprezentujący siły życia, łuk z mocą niszczenia, zioło do leczenia, fajkę pokoju z rzekomo żywym orłem na cybuchu i jasno-czerwony kijek, który wypuścił pędy jak drzewo życia. Następnie Czarny Łoś, przychodząc przez różne nieba, odbył serię mistycznych spotkań. Obserwował dramatyczne sceny przemocy i odnowy i doświadczył 4 szczególnych wzlotów, najwyraźniej reprezentujących przyszłość amerykańskich Indian na tej planecie. Pierwszy wzlot i najbardziej idylliczna sekwencja przedstawiał święte drzewo, charakterystyczne szamańskie drzewo świata i ziemię zieloną i bujną. Jednakże każdy następny wzlot ukazywał fazy nadchodzącej tragedii amerykańskich Indian. Podczas drugiego wzlotu ludzie przemienili się w zwierzęta łowne i byli coraz bardziej niespokojni i przestraszeni. Liście zaczęły spadać ze świętego drzewa. Następnie, podczas trzeciego wzlotu, zwierzęta wydawały się wpadać w szał i, jak opowiadał Czarny Łoś, w całym wszechświecie słyszałem ścierające się wiatry, jak walczące dzikie zwierzęta. Teraz święte drzewo zdawało się umierać, a ptaki mieszkające w jego gałęziach odleciały. Podczas czwartego wzlotu pojawiły się kolejne przygnębiające sceny, ukazujące tragiczną zagładę Indian amerykańskich. Członkowie szczepu znowu stali się ludźmi, ale byli chudzi i cierpieli głód, a święte drzewo zniknęło. Wokół mnie było ciemno i strasznie, gdyż wszystkie wiatry świata ścierały się ze sobą.
Przypominało to nieprzerwany ogień artyleryjski i wirujący dym, i kobietę, i dziecko zawodzące, i konie ryczące na całym świecie. Jednak w tym krytycznym punkcie wizji czarny łoś otrzymał pieśń mocy. Zaśpiewałem ją tam, w środku tego straszliwego miejsca. Wleję życie w dobry naród, tak powiedział naród, co żyje ponad nami. Od niego otrzymałem moc dokonania przemian. Teraz czarny łoś pędzi na koniu, który z wychudłej i nędznej szkapy dzięki ziołu mocy przekształcił się w błyszczącego czarnego ogiera. Kiedy na swym rumaku zwrócił się w cztery strony, ukazały się cztery dziewice, piękniejsze od ziemskich kobiet. Pierwsza trzymała drewniany puchar z wodą, druga białe skrzydło, trzecia fajkę pokoju, a czwarta pierścień narodu. Teraz wszechświat ucichł. Gdy czarny ogier zaśpiewał pieśń mocy, która była tak piękna, że nic nigdzie nie mogło powstrzymać się od tańca, czarny łoś opowiadał. Dziewice tańczyły, jak i otaczające nas konie. Liście na drzewach, trawy na wzgórzach i w dolinach, wody w strumieniach, rzekach i jeziorach, czworonogi, dwunogi i te, co na skrzydłach unoszą się w powietrzu, wszystko tańczyło razem w takt pieśni rumaka. A kiedy spojrzałem w dół na mój lud w oddali, chmura przepłynęła nad nim, błogosławiąc go przyjaznym deszczem i zatrzymała się na wschodzie, a nad nią pojawiła się płomienna tęcza. Czarny łoś został teraz przeniesiony, jak archetypowy szaman, w centrum świata. Stałem na najwyższej z gór, a wokół pode mną był cały krąg świata. Kiedy stałem tam, ujrzałem więcej niż mogłem powiedzieć i zrozumiałem więcej niż ujrzałem, gdyż widziałem w święty sposób kształty wszystkich rzeczy w duchu i kształt wszystkich kształtów, ponieważ one muszą żyć razem jak jedna istota. I zobaczyłem, że święty krąg mojego ludu był jednym z wielu kręgów tworzących jeden obwód, rozległy jak światło dnia i światło gwiazd. W centrum rosło jedno potężne drzewo w kwieciu, dające schronienie wszystkim dzieciom jednej matki i jednego ojca. I ujrzałem, że ono jest święte. Gdy czarny łoś wrócił do wigwamu sześciu dziadków, zapanowała tam wielka radość. Triumfalnie oznajmiono mu, że teraz musi wrócić do swojego ludu. Najstarszy dziadek zaczął śpiewać świętą pieśń i czarny łoś uświadomił sobie, że wraca do wigwamu w swojej wiosce. Zobaczyłem swój wigwam, a wewnątrz moją matkę i ojca, pochylonych nad chorym chłopcem, którym byłem ja. Gdy wszedłem do wigwamu, ktoś powiedział: chłopiec odzyskuje przytomność, lepiej dajcie mu trochę wody. Wtedy usiadłem i było mi smutno, gdyż moja matka i ojciec zdawali się nie wiedzieć, że byłem tak daleko. Czarny łoś początkowo utrzymywał swoją wizję w tajemnicy, ale noszenie jej w sobie sprawiło, że stał się apatyczny i szalony. Potem, gdy miał 16 lat, na nowo odżyło jego wewnętrzne powołanie. Wydawało się, że w jakiś sposób będzie musiał objawić swoją wizję. Usłyszał pieśń porannej gwiazdy. Musisz postępować w święty sposób. Twój naród musi widzieć ciebie. Aby uleczyć czarnego łosia z nieustannego złego samopoczucia, wezwano czarownika, czarną drogę. Kiedy czarownik usłyszał, co się stało, stwierdził, że czarny łoś musi przedstawić swoją wizję wszystkim członkom społeczności. To mityczne doświadczenie musi stać się powszechnie znane. Wkrótce, po 17 urodzinach czarnego łosia, rozpoczęły się przygotowania do jego tańca konia. Czarna droga i inny Indianin, śpiewający niedźwiedź, postawili święty wigwam i namalowali na nim różne motywy z wizyjnych podróży czarnego łosia. Między innymi puchar, gęś, fajkę i rozkwitający patyk.
Czarny łoś musiał przejść oczyszczające pocenie się i nauczyć czarną drogę i śpiewającego niedźwiedzia pieśni, które otrzymał w swoich wizjach. Inni członkowie szczepu również odegrali rolę dziadków, dziewic i wojowników na koniach. Następnie każdy po kolei ceremonialnie odegrał ważniejsze zdarzenia z wizji Czarnego Łosia. Tańce, paradę koni, odśpiewanie świętych pieśni. W pewnym momencie wydarzyło się coś szczególnego. Wszystkie konie w wiosce wydawały się rżeć jednogłośnie, a gdy Czarny Łoś popatrzył w niebo, jeszcze raz ujrzał swoją wizję. Było tak, jakby mityczny i fizyczny świat stały się jednym. Nagle, gdy siedziałem patrząc na obłok, ponownie ujrzałem swoją wizję w oddali. Wigwam z chmur, przeszywany błyskawicami, płomienne tęczowe drzwi i poniżej sześciu dziadków i wszystkie konie gromadzące się w swoich stronach. I byłem tam ja nad swoją zatoczką, przed wigwamem. Rozejrzałem się wokół i zobaczyłem, że to, co robimy, jest jak cień rzucony na ziemię z odległej wizji w niebie. Tak była jasna i wyraźna. Wiedziałem, że to, co rzeczywiste, było w oddali, a przyciemniony sen o tym był tutaj. W ten sposób Czarny Łoś, przekazując ceremonialnie swoją wizję członkom szczepu, otrzymał to dramatyczne potwierdzenie. Najwyraźniej dziadkowie obserwowali to rytualne przedstawienie i byli bardzo zadowoleni. Teraz fajka pokoju została puszczona wokół i uczucie odnowy zdawało się ogarniać społeczność. Kiedy skończył się taniec konia, zdawało się, że unoszę się ponad ziemią i nie dotykam jej, gdy chodzę. Byłem bardzo szczęśliwy, gdyż widziałem, że wszyscy moi ludzie są szczęśliwi. Wielu tłoczyło się wokół mnie i mówili, że oni lub ich krewni, którzy czuli się chorzy, znowu są zdrowi. Otrzymałem od nich wiele darów. Po tym tańcu nawet konie zdawały się zdrowsze i szczęśliwsze. Luisa Teich. Obecnie licząca ponad 40 lat, Luisa Teich urodziła się w Nowym Orleanie w rodzinie, w której zmieszała się afrykańska, haitańska, czoktawska i francuska krew. Z tego względu jej duchowa perspektywa obejmowała szeroką gamę wpływów. Wychowana w Nowym Orleanie, nominalnie katoliczka, w coraz większym stopniu angażująca się w praktykę wudu, obecnie jest również kapłanką Lucumi, religii wyznawanej przez nigeryjskich Jorubów. Ale to nie wszystko. Dzisiaj jest również tancerką, choreografem, pieśniarką, szamanką, uzdrowicielką i pisarką. Jej książka Jambalaya, The Natural Woman's Book of Personal Charms and Practical Rituals, została opublikowana w San Francisco w 1985 roku. Teich określa siebie jako luizjańską katoliczkę. Delikatne określenie dla kogoś, kto praktykuje wudu pod cienką wierzchnią warstwą chrześcijaństwa. Kiedy w 1984 roku po raz pierwszy spotkałem Teich w Kalifornii, powiedziała mi, że nie tyle rozmyślnie dążyła do opanowania magii, co raczej czekała, aż to się wydarzy. Kiedy dorastała, dorośli wokół niej wykonywali tajemnicze rytuały i czekali na omeny lub na pojawienie się jakichś znaczących cech w jej osobowości. Matka pragnęła, żeby Teich została pielęgniarką lub nauczycielką i ignorowała jej pytania o misteria kobiece. Mimo to Teich odkryła, że posiada wrodzoną zdolność otrzymywania proroczych snów i często chodzi we śnie. Gromadząc zewsząd informacje, nauczyła się magicznego leczenia. Poznała również okultystyczne sposoby czytania pogody i interpretowania zachowań zwierząt. Teich tłumaczyła, że wśród praktykujących wudu na Dalekim Południu pojawił się element paranoi, gdyż praktykowanie tradycyjnej afrykańskiej religii na plantacjach niewolników karane było śmiercią. W związku z tym wudu zostało włączone w tok zajęć domowych, żeby nie zauważyli go właściciele niewolników. Teich opowiedziała o fascynujących zdarzeniach ze swojej młodości. Kiedy byłam małą dziewczynką, matka posyłała mnie do kościoła katolickiego i mówiła: poproś ojca Fitzpatricka o trochę święconej wody. Wiesz,
Ona posyłała mnie z vanem, a ja szłam poświęconą wodę do kościoła. Potem matka wlewała ją do kubła z cukrem, uryną i odrobiną perfum. Następnie brała obrazek jakiegoś świętego i wycierała podłogę. Przez ten czas, kiedy ścierała podłogę, mówiła temu świętemu, jakiego zdarzenia pragnie dla swego domu. Magicznie, oczywiście. Właśnie to nazywam katolicyzmem z Luizjany. Na zewnątrz jesteś katolikiem, a pod spodem dzieje się o wiele więcej. Tejż mówi, że jej całe dzieciństwo było wypełnione wizjami i intuicjami i szeptanym przewodnictwem ducha przewodniczki, którą nazywała Szepcząca. Psychiczne moce szalały wewnątrz niej, ale zaczęły się objawiać dopiero, gdy przekroczyła 20 lat i postanowiła dowiedzieć się czegoś o magicznych praktykach swojej matki. Udała więc, że chce mieć w niej swoją powiernicę i powiedziała jej, iż zamierza dokonać czarów za pomocą cmentarnych prochów. Matka zrozumiała jasno, że tejż jest gotowa na przyjęcie sekretów i zwierzyła się swojej córce, iż sama jest medium i członkinią kręgu ołtarzowego. Odtąd były dobrymi kumplami. Tejż mówi również, że nauka tańca w grupie Catherine Dunham w końcu lat 60. pomogła jej uwolnić psychiczne energie. Dunham jako antropolog pracowała nad zachowaniem narodowych tanecznych tradycji Afryki i Haiti. Tejż stwierdziła, że pracując z nią i wykonując te tańce potrafi obudzić pierwotne impulsy swojego dziedzictwa. Podczas wykonywania szczególnego tańca Dambalach doświadczyła wyjścia z ciała. W jakiś czas później tejż przyłączyła się do świątyni Fahami, egipskiego boga słońca Amun-Ra i przeszła długotrwałą inicjację, która pomogła jej jeszcze lepiej poznać własne afrykańskie duchowe korzenie. Obecnie związana jest szczególnie z tradycją Lucumi z zachodniej Afryki. Dla Luizy tejż duchowy wszechświat umożliwia kontakt ze świadomością przodków, zwaną Egun, i świadomością natury, zwaną Orisha. Egunowie żyli przed nami na ziemi, ale Orisze są podstawowymi energiami natury, jak rzeka, wiatr, ogień i ocean. Każda Orisha ma swą własną moc, ale niektóre przyjmują rolę o szczególnym znaczeniu. Yamaya na przykład jest matką duchów ziemi, personifikacją oceanu, snów, uzdrowienia i oczyszczenia. Tejż mówi, że jej tajemnica jest niezgłębiona. Nikt nie wie, co jest na dnie oceanu, ale jednocześnie czuje z nią bliski i pełen szacunku związek. Jest niewiarygodnie piękna, niewiarygodnie potężna i mądra. Bóg nieba, Obatala, reprezentuje obłoki kreatywności i mądrości, która przechodzi ze starością. On również jest przyjacielem. Tejż mówi, że w istocie ten cały panteon jest tak ludzki, że nie masz uczucia, iż kłaniasz się przed kimś wyższym. Zdaje ci się, że masz krewnego lub przyjaciela z nadludzkimi mocami, który może ci pomóc. Jednakże tejż jest szczególnie związana z Oshun, nigeryjskim odpowiednikiem rzymskiej bogini Wenus, która zwana jest również Matką Ducha. Tejż powiedziała pisarce Mimi Albert: jestem dzieckiem Oshun. Przez cały dzień będę śpiewała chwałę Oshun. Oshun jest boginią rzeki, boginią słodkich wód. Jest również boginią miłości. Kolorem Oshun jest jasna żółć, iluminacji i bogactwa. Najbardziej lubi jeść to, co jest bardzo słodkie, pełne nasion, obficie pokryte liściem. Dynia z nasionami w środku i jasno-pomarańczowym kolorem jest jednym z jej pokarmów. Uwielbia również wszelkiego rodzaju wyroby cukiernicze, słodycze i owoce. Jest między innymi boginią gotowania i dlatego dobrze zastawiony stół z kwiatami, świecami i smacznymi daniami wiążemy z Oshun. Według tejż bogini ta leży uśpiona w czakrze koronnej, centrum energii psychicznej w głowie. Kiedy ktoś jest rytualnie inicjowany, magiczne zioła i pieśni budzą ducha. Wówczas bogini opanowuje wyznawcę. Dla tejż magiczny taniec podczas ceremonii bogini ma bardzo potężny skutek. Według jej objaśnień
wywołuje on stan transu oraz uczucie bycia poza ciałem. Nagle stwierdziłam, że tańczę nie do rytmu i że obecny jest jakiś przodek lub duch. Jesteś bombardowany muzyką, ale tak naprawdę nie panujesz nad ciałem. Wydaje ci się, że ręce grającego na bębnach są twoimi stopami, a potem w pewnym momencie zapada wielka cisza. Stwierdzasz, że jesteś teraz na ścianie, na suficie, gdzieś tam, obserwując swoje tańczące ciało. Daje to ogromną siłę. W transie ciało wydaje się być zdolne do robienia rzeczy, których nie możesz zrobić, kiedy jesteś w pełni świadomy. Następują wybuchy energii i biorą cię w swoje panowanie. Zasadniczo też uprawia magię dobroczynnie i ludzie przychodzą do niej głównie po duchową poradę albo po zaklęcia, bogactwa i miłości. Utrzymuje, że potrafi odwrócić skutki czarnej magii, ale rzadko posługuje się magią ze szkodą dla innych. Zanim to zrobię, mówi, uśmiechając się szeroko, muszę ustalić to z bogami. Też uważa, że obecnie jej główną powinnością jest pomóc innym dostroić się do uniwersalnej świadomości religijnej, która przekracza sekciarskie różnice i widzi duchowość jako zjawisko powszechne. Utrzymuje, że naprawdę słowo wudu znaczy siła życia i twierdzi, że swoim szamańskim podejściem stara się rozwijać takie rozumienie środowiska, które uznaje świętość natury. Mam głęboką wiarę w dążenie natury do przetrwania, powiedziała ostatnio, rozważając niedawną tragedię w Czarnobylu. Im bliżsi będziemy możliwości totalnego zniszczenia, tym większą zmianę będzie powodować natura w podstawowej świadomości. Bruki leczący orzeł. Bruki leczący orzeł stanowi interesujący przykład tego, jak szamanizm może łączyć stare i nowe. Jej linia i przodkowie wskazują na tradycyjną drogę Indian amerykańskich, ale otrzymała również wykształcenie na zachodnim uniwersytecie i, kształtując swoje osobiste widzenie świata, sięgnęła po różne holistyczne terapie. Widzi siebie jako pomost między różnymi kulturami i w istocie stanowi go. Bruki leczący orzeł pochodzi z Siuxów i Nez Perez, chociaż dorastała w rezerwacie szczepu Crow w Montanie. Jest prawnuczką świętego ze szczepu Nez Perez, dziadka Josepha. Wychowywała się w bardzo skromnych warunkach i w pewnej izolacji. Razem z rodzicami i bratem żyła 10 mil od najbliższej wioski w rezerwacie i około 60 mil od większego miasta, do którego prowadziły jedynie polne drogi. Bruki mówi, że jej pragnienie, by zostać szamanką uzdrowicielką, powstało w istocie z wewnętrznego doświadczenia. Zasadniczym czynnikiem wiążącym ją z kulturą Zachodu jest jej wykształcenie. Bruki uzyskała stypendium na Uniwersytecie w Denver, który ukończyła ze stopniem BA na Wydziale Psychologii i Matematyki, a następnie uzyskała tytuł magistra psychologii, specjalizując się w poradnictwie. Następnie silny wpływ wywarła na nią metoda pracy z ciałem Moshe Feldenkraisa oraz system neurolingwistycznego programowania sformułowany przez Johna Grindera i Richarda Bandlera. Te zachodnie metody w fascynujący sposób wzbogaciły jej szamańską perspektywę. Moshe Feldenkrais był izraelskim wychowawcą rosyjskiego pochodzenia. Podkreślał znaczenie świadomości w ludzkim funkcjonowaniu. Uważał, że świadomości nie można nauczyć werbalnie, ale musi zostać doświadczona. Mając to na uwadze, rozwinął system fizycznych ruchów, których celem jest usunięcie emocjonalnego i kulturowego uwarunkowania narzuconego ludziom od dzieciństwa i zastąpienie go nowymi sposobami wyrażania naturalnych impulsów. Wielu ludzi posługujących się metodą Feldenkraisa mówi, że odczuwają ruch w radosny i żywszy sposób. Dla Bruki ta koncepcja jest również częścią szamanizmu. Bruki podkreśla doniosłość wykroczenia poza sztuczne ograniczenia ruchu. Olbrzymia przyjemność, jaką daje jej pędzenie na koniu przez 20-30 mil w jej rezerwacie w Montanie, nie daje się pogodzić z zachodnimi sposobami ograniczania terenów.
Również zachodni sposób myślenia często wykazuje skłonności do ograniczania, zakazywania. Większość z nas myśli o życiu jako ścieżce. Mówi, najlepiej prostej i wąskiej, na której możemy mozolić się bezustannie. Sądzę, że życie bardziej przypomina lot szybowca. Ta postawa uwidacznia się w prowadzonych przez nią obecnie zajęciach grupowych, których osobliwością są m.in. ćwiczenia w pokonywaniu lęku i autentyczny lot w nieznane. Bruki leczący orzeł ma na swoim rancho coś, co nazywa torem lin wielkiej próby. Jest to system lin, sznurów i balansujących pali, z których wiele umocowanych jest wysoko ponad ziemią. Pewna szczególna platforma znajduje się na wysokości 55 stóp i połączona jest z liną ciągnącą się w dół na długość około 500 stóp. W to urządzenie wbudowane są środki zabezpieczające. Uczestnicy, którzy wspinają się na platformę i wskakują wzdłuż tej liny, muszą pokonać intensywny lęk, a także nim skoczą, nauczyć się nowego poczucia równowagi. To doświadczenie stanowi próbę sił, ale jednocześnie daje dużo radości i według Bruki nauka, która z niego płynie, jest właściwa szamańskiej filozofii. Wymaga balansowania na krawędzi nieukształtowanego. Częścią drogi szamana jest ta wspaniała równowaga pomiędzy światłem i ciemnością, wewnętrznym i zewnętrznym, lewym i prawym, bezforemnym i uformowanym. Swoje zainteresowanie systemem świadomości poprzez ruch Feldenkraisa łączy ze studiami nad programowaniem neurolingwistycznym, NLP. Ten termin wywodzi się z greckiego słowa neuron, nerw, i łacińskiego lingua, język. I wskazuje na to, że we wszystkich formach zachowania istnieje czynnik czuciowy, który z kolei wpływa na strukturę i następstwo różnych form komunikacji. Czynnik programowania odnosi się do nawykowych wzorców myślenia i zachowania, które stwarzają określone rezultaty. Wiele form zachowania nie przynosi zadowalających rezultatów i może prowadzić do psychosomatycznej choroby, zaburzonej percepcji życia lub stanów istnienia znajdujących się znacznie poniżej optymalnych sposobów funkcjonowania. Terapeuta NLP obserwuje wzorce zachowania się i wyrażania pacjenta i usiłuje wprowadzić tę osobę poza osobiste ograniczenia do nowych poziomów świadomości i osobistej skuteczności. Według Brook NLP uwypukliło sposób, w jaki zachodnia kultura tak często prowadzi do zaprogramowanego zachowania i uwieczniających się nawyków, jak sama mówi, nakładania formy na rzeczy. Wynikający z tego problem polega na tym, że im mocniej tkwimy w swoim nawykowym sposobie postępowania, tym mniejszą mamy możliwość otworzenia się na nową wiedzę. Również tutaj szamanizm może być pożyteczny. Moja praca, mówi Brook, dotyczy znajdowania sposobów, które pomagają nam postępować niczym szamani. Rzucić wyzwanie ciemności, obudzić się dzięki przedarciu się przez codzienną nawykową formę do ducha. Używając nadal swojego ulubionego metaforycznego języka, podkreśla, że wszyscy powinniśmy nauczyć się nowych sposobów zmieniania się w zgodzie z wiatrem, poruszania się jak woda. Jeśli mocno lgniemy do formy, jakiejkolwiek formy, sądzę, że to się nam nie uda. Mimo tych zachodnich aspektów jej poglądu na świat, Bruki leczący orzeł przeszła również przez tradycyjny proces wtajemniczania Indian amerykańskich. Jej obecne imię, które można także odczytać jako mała siostra orła, przyszło do niej poprzez sny i wizje, a niedawno jej wewnętrzni przewodnicy nadali jej nowe duchowe imię – Chalice, które znaczy kielich przepełniony światłem. Moim zadaniem jest naprawdę stać się kielichem, który otrzymuje i kanalizuje światło, mówi Brook. Czuję, że jedną z jej szczególnych duchowych powinności jest stworzenie filaru światła podtrzymującego niebo i rzeczywiście w jej wizji szamanizmu światło zajmuje centralne miejsce. Kiedy rozjaśniamy się pod wszelkimi względami, zmniejszają się nasze ograniczenia i coraz bardziej wypełniamy się duchem. Ziemia i fizyczne ciała stanowią największe ograniczenie dla naszego wiecznego ducha.
Nasze zadanie polega na wypełnieniu i zrównoważeniu go światłością ducha. Bruki Leczący Orzeł podjęła swoje szamańskie poszukiwania wizji z 85-letnią szamanką z północnego szczepu Czejenów, zwaną Kobietą, która wie. Razem z młodszą znachorką udały się w miejsce zwane Wzgórzem Niedźwiedzia, leżące w pobliżu Black Hills w południowej Dakocie. Ten rejon od setek lat był dla Siouxów i Czejenów miejscem poszukiwania wizji. Tutaj Bruki Leczący Orzeł przeszła tradycyjne przygotowanie polegające na głodówce i oczyszczeniu. Spodziewała się, że 4 dni i noce spędzi samotnie na szczycie góry, bez jedzenia i wody, modląc się o wtajemniczającą wizję. Stara kobieta przygotowała łoże z szałwii, wypaliła fajkę, ofiarowała modlitwy, a następnie odeszła. Bruki Leczący Orzeł pozostała sama. Wieczorem, gdy leżała spokojnie, nagle uświadomiła sobie obecność innej kobiety, która miała długie, czarne, splecione włosy i ubrana była w skórę jelenia. Ta kobieta zdawała się przesyłać do jej pępka pewnego rodzaju energię. Nie porozumiewały się słowami. Gdy chmury przesunęły się na niebie, pozwalając przeświecić światło księżyca, Bruki Leczący Orzeł zdała sobie sprawę z potoku wirujących tęcz, powstającego z setek paciorków na sukni kobiety. Usłyszała również bębnienie, a potem zdało się jej, że otaczały ją 2 kręgi tańczących kobiet, duchów tej ziemi. Kręgi przeplatały się ze sobą. Jeden z nich tworzyło 7 kobiet mających dla mnie doniosłe znaczenie, potężnych starych kobiet. Potem te kręgi zniknęły i ponownie została sama z tęczową kobietą, która mówiła teraz o ciężkim położeniu, w jakim znajduje się ten kraj. O potrzebie nowego poczucia równowagi, o niedoborze żeńskiej wzmacniającej energii i nadmiarze męskiej agresji. Powiedziała również, że wszyscy mieszkańcy Ameryki Północnej są dziećmi tęczy, mieszanej krwi, ale że możliwa jest równowaga między starymi kulturami i nową. Po tej rozmowie nastała chwila rozstania z tęczową kobietą i stało się całkowicie jasne, że ta istota była duchem nauczycielem, a nie namacalną fizyczną formą. Jej stopy stały w miejscu, ale ona wystrzeliła w niebo, w tęczowy łuk pokrywający niebiosa. Jej głowa sięgała szczytu tego łuku i wówczas światła tworzące tę tęczę zaczęły wygasać, jak sztuczne ognie na niebie. Najpierw zagasły jej stopy, a potem gasła dalej i dalej. I zniknęła. Wpływ tego nawiedzenia na Bruki miał charakter zarówno osobisty, jak i ogólny, gdyż ten przekaz dotknął podstawowej różnicy pomiędzy rodzimym amerykańskim i zachodnim sposobem życia. Zawierał również wskazówkę odnośnie jej roli. Indianie są ludźmi serca. Biały człowiek, przybywając na tę ziemię, miał przynieść ze sobą intelekt, ten analityczny, intelektualny sposób istnienia. Indianie mieli rozwinąć serce, uczucia. I te dwa mają zejść się razem, żeby zbudować nowy wiek, w równowadze, nie jedno albo drugie. Tęczowa kobieta czuła, że ja przeniosę to posłanie pomiędzy 2 kulturami przez tęczowy most. Ze starej kultury do nowej i z powrotem. I w pewnym sensie wszyscy w tym pokoleniu możemy to robić. Możemy pomóc przerzucać most nad tą przepaścią, zbudować pomost w nowy wiek harmonii. Właśnie taka jest ścieżka Bruki Leczącego Orła w szamanizmie. Kroczy tą ścieżką ze szczególnym przeświadczeniem, z niezachwianą pewnością, że dobro ziemi wymaga dodatkowej żeńskiej energii i troski. Musimy przyzwalać, chłonąć, oddać się, służyć. Całe społeczeństwo, mężczyźni i kobiety, potrzebują tej równowagi, żeby samemu uzyskać równowagę, mówi Bruki. Słoneczny Niedźwiedź. Czarownik ze szczepu Chippewa, Słoneczny Niedźwiedź, w żadnym wypadku nie jest typowym szamanem. W swojej orientacji zbliżony do New Age, stoi na czele ogromnej organizacji, w której Indianie stanowią tylko niewielką część. Pracował w Hollywood, przeprowadził ogromną liczbę ludzi przez warsztaty i poszukiwanie wizji.
napisał kilka książek. Jest człowiekiem, którego posłanie poruszyło wiele serc. Jako szaman czuje, podobnie jak Bruki Leczący Orzeł, że jego ścieżką jest dotarcie do innych kultur i podzielenie się z nimi swoją wizją harmonii na Ziemi. Gizis Mokwa, Słoneczny Niedźwiedź, urodził się w 1929 roku w rezerwacie Białej Ziemi w północnej Minnesocie. Jako małe dziecko miał wizję ogromnego czarnego niedźwiedzia otoczonego jaskrawymi tęczowymi kolorami. Niedźwiedź spojrzał na niego z mocą, stanął na tylnych łapach i łagodnie dotknął go w głowę. W ten sposób Słoneczny Niedźwiedź otrzymał swoje imię. Wujowie i bracia nauczyli go rodzimych sposobów leczenia, ale w wieku 15 lat opuścił rezerwat. Mówi, że w istocie przed ukończeniem 25 lat nigdy nie zajmował się leczeniem. Podejmował zupełnie inne zajęcia. Pracował na środkowym, południowym zachodzie, znajdując rozmaite zajęcia, m.in. uprawiał ziemię, pracował na cmentarzu, w piekarni i w biurze handlu nieruchomościami. Jednak przez cały ten czas studiował rodzime, amerykańskie tradycje medyczne. Później przez 10 lat był zatrudniony w Hollywood. Przy takich programach telewizyjnych jak Brave Eagle, Broken Arrow i Bonanza. Grał także role w kilku filmach. W 1961 roku zaczął również wydawać magazyn Many Smokes, który miał być forum rodzimych amerykańskich pisarzy i środkiem wsparcia ekologicznej walki o świadomość Ziemi. W 1983 roku magazyn zmienił tytuł na Wildfire i obecnie publikuje artykuły dotyczące holistycznych metod leczenia, poszukiwania wizji, życia na odludziu, herbalizmu i filozofii New Age. Po opuszczeniu Hollywood Słoneczny Niedźwiedź pracował jako specjalista od rozwoju ekonomicznego przy Radzie Międzyplemiennej w Nevadzie. Potem uczestniczył w programie studiów nad rodzimą kulturą sponsorowanym przez Uniwersytet Kalifornijski w Davis, na północ od San Francisco. To właśnie tutaj w roku 1970 odkrył szczep niedźwiedzia. Większość jego członków stanowili jego wcześniejsi uczniowie z obozu Davis. Słoneczny Niedźwiedź mówi, że wybrał tą nazwę, ponieważ niedźwiedź jest jednym z niewielu zwierząt, które leczą własne rany. I myślał o organizacji, której wszyscy członkowie mogliby połączyć się, by pomóc w leczeniu Ziemi. Dotychczas szczep niedźwiedzia rezydował w pobliżu Placerville w Kalifornii, ale obecnie zajmuje 100-akrową farmę wśród bujnej, wiecznie zielonej roślinności blisko Góry Wizji, 35 mil od Spokane w stanie Washington. Słoneczny Niedźwiedź często jest nieobecny. Międzynarodowy plan jego warsztatów obejmuje aż tak odległe miejsca jak Niemcy, Holandia, Anglia, Indie i Australia, ale ma kilku zdolnych asystentów, którzy podtrzymują rozmach tego projektu. Wśród nich są jego żona Wabun, wcześniej Mary Ann James, dyplomowany magister Columbia School of Journalism i Shaun O'Dizzy, który nim zaczął organizować spotkania koła medycznego szczepu niedźwiedzia, pracował jako inspektor zdrowia w Idaho. Społeczność w Spokane jest w wielkiej mierze samowystarczalna. Utrzymuje wiele gatunków żywego inwentarza. Znaczną część pożywienia uzyskuje z własnych upraw i popiera niezależność. Każdego roku w obszernych programach szczepu niedźwiedzia uczestniczy co najmniej 10 tysięcy ludzi, a lista adresów do korespondencji liczy 30 tysięcy pozycji. Bez wątpienia jest to imponujące przedsięwzięcie. Łatwo było zdyskredytować Słonecznego Niedźwiedzia jako oportunistę, który połączył kulturę Indian amerykańskich ze współczesnym amerykańskim kapitalizmem. Jednakże kilka czynników świadczy przeciwko takiej ocenie. Po pierwsze, nie pobiera pensji, a także podobnie jak inni członkowie szczepu, wykonuje wszelkie prace, jakie muszą być wykonane na farmie. Szczep niedźwiedzia daje również możliwość pracy bezrobotnym. Mimo to Słoneczny Niedźwiedź nie wierzy w sensowność odwracania się plecami od współczesnych osiągnięć. Nie lgnę do żadnych starych metod czy rytuałów. Nie wierzę też w to, że technologia musi być koniecznie zła. To chciwość i niewłaściwe posługiwanie się nią przynosi szkodę. Dlatego szczep niedźwiedzia nie cofa się do epoki kamiennej, lecz zdąża w nową erę.
A zatem, jaka jest osobista wizja Słonecznego Niedźwiedzia? W jakim stopniu przystaje do tradycyjnej medycznej ścieżki? Podsumowując swoją filozofię, Słoneczny Niedźwiedź powiedział, że uczy ona innych chodzenia w równowadze po Matce Ziemi. W książce The Medicine Wheel stwierdza: wszyscy mamy tę samą Matkę Ziemi, niezależnie od rasy czy miejsca urodzenia, dlatego uczymy się miłości, pokoju i harmonii i szukamy dobrych ścieżek w życiu. Według Słonecznego Niedźwiedzia nie jest właściwe nadal zachowywać nauki Indian amerykańskich jedynie dla własnego ludu. Jego wizja jest wszechogarniająca, a jej głównym posłaniem jest pomoc w przywróceniu poczucia równowagi i powiększaniu świadomości ekologicznej. Jeśli uczysz ludzi, jak znajdować pełniejszą równowagę w sobie, jak być silniejszym, jak ześrodkować swoje życie i istnieć na Matce Ziemi, zachowując harmonię, to jest to leczenie. Sam odbierasz wszystkie drobne bóle, gdy uczysz ludzi niezależności. Ci, którzy odnaleźli własne centrum, wiedzą, że mogą pobierać moc z wszechświata. Pomimo podejścia wyraźnie nawiązującego do New Age, Słoneczny Niedźwiedź mocno opiera się na autentycznych indiańskich tradycjach. Objaśnia grupom warsztatowym, jak podejmować poszukiwanie wizji. Obejmuje ono głodówkę, modlitwy i rytualne oczyszczenie w wigwamie potu. Symboliczny akt wejścia w łono matki, żeby odrodzić się. Następnie w odosobnieniu na Świętej Górze spędza się 4 dni i noce. Niektórzy próbują czuwać przez cały ten czas, lecz inni pozwalają sobie na sen, mając nadzieję, że w ich snach pojawią się mistyczne objawienia. Ale istotą tej drogi jest, jak objaśnia Słoneczny Niedźwiedź, postawa otwartości. Trzeba być zdolnym do przyjęcia ducha, do odrzucenia starych ograniczających nawyków. Dlatego też jedna z praktyk poprzedzających podróż na Świętą Górę polega na wykopaniu dołu, wrzuceniu do niego własnego gniewu lub frustracji. Następnie zakopuje się dół i odmawia modlitwę. Później wystarczy pójść w miejsce, gdzie Matka Ziemia jest mocna, w którym energia zdaje się wibrować i mogą pojawić się duchy. To właśnie obecność duchów w snach lub w wizjach daje autentyczne poczucie osobistego ukierunkowania. Jednak w wielkiej mierze zależy to od nas. Jak mówi Słoneczny Niedźwiedź, każdy szaman, uzdrowiciel musi podążać za własnym sposobem leczenia i za snami i wizjami, które dają mu moc. Duchy można również przyciągnąć, nakładając maskę zwierzęcą, na przykład bawołu, niedźwiedzia lub orła. Dzięki temu doznajemy silnego przepływu duchowej energii, głębokiego uczucia transformacji. Dosłownie stajesz się tą istotą, tą mocą. Duch wchodzi w ciebie całkowicie, do takiego stopnia, że ciebie już nie ma i możesz wyrazić to, co czuje ten duch. Taki właśnie jest najgłębszy sens tych ceremonii. Przybycie duchów można wyraźnie stwierdzić. Słoneczny Niedźwiedź mówi, że czasami są to tylko ciche szepty, a czasami inny rodzaj energii. Wyczuwalna zmiana w atmosferze. Jest to łatwe do rozpoznania. Porozumienie odbywa się wówczas na innym poziomie świadomości. Czujesz i doświadczasz rzeczy jako energii, której źródłem w tym czasie są siły ducha. Słoneczny Niedźwiedź uważa, że jako szaman, uzdrowiciel ochrania Matkę Ziemię i ucieleśnia duchy Ziemi. To, że ludzkość coraz bardziej traci harmonię z naturą, znajduje swoje odzwierciedlenie w fali ponownego zainteresowania szamanizmem. Słoneczny Niedźwiedź czuje, że właśnie w tym względzie ma szczególną rolę do odegrania. Gdy pracuje z poszukującymi wizji, chce nauczyć ich, jak modlić się i wykonywać ceremonie, by nawiązać kontakt z naturalnymi siłami, żeby móc zacząć odzyskiwać własną moc.